Cześć, ja jestem Łukasz, witam Was na kanale Rodzinka Wynel. Teraz zaczynamy trasę po holenderskich miejscowościach, gdzie testujemy różne jedzenie, pokazujemy, gdzie jeździmy. Dzisiaj, tak jak mówię, Lemmer, niedługo kolejne trasy. A tak wygląda wejście, schody, wszystko, zobaczcie. I aż tam do góry musimy wejść. Z tym krótkim krabem. Jesteśmy teraz w snackbarze, bo zaczynamy serię, gdzie zwiedzamy różne miejscowości holenderskie. No i będziemy próbować właśnie różne przysmaki. I takie pierwsze szybkie zamówienie, kawka 3,75. Monika typowo holendersko, krokiet, dziki musztarda i frytki z masłem, może z sosem orzechowym. Moniki krokiet trochę się rozwalił. Pierwsze wrażenie? Nie mogę mi delsa pić. No, Lunka je swoje. No ja mam frytki, powiem szczerze. Mogłyby być bardziej chrupiące, tak jak ja lubię, więc szału nie robią. No i zmiana miejscówki. Jesteśmy w lokalu, który się nazywa Lena. Na początku myślałem, że Luna, ale Lena też spoko. I zaraz sobie coś zamówimy. To jest nasze maleństwo, tak to wszystko wygląda. Dobra, co zamówiłaś? Coffee fierkier. A do jedzenia? Risotto vegetariano. Okej, ja mam taką samą kawę jak Monia, no standardowa kawka, podejrzewam. A ja będę miał spaghetti carbonara, tylko to będzie ze śmietaną, więc już w menu było to ujęte. Ale ja lubię takie połączenie właśnie, nie lubię, lubię tradycyjną, ale jednak polskie smaki, śmietana to jest mój klimat, więc tu będzie naprawdę mega spoko. To znaczy przynajmniej mam taką nadzieję. I jak chodzi o ceny, to Moniki danie 11,75 i moje carbonara 12,50. Jak chodzi o kawę, cena standardowa 3,40, nie jest drogo, nie jest tania, jakoś ekstra, ale to jest, mi się zdaje, że dużo taniej jak w Polsce. No i tak wygląda Moniki risotto, tu jest moja carbonara ze śmietaną. No jeżeli ktoś lubi ze śmietaną, no to spoko, jak ktoś nie, no to niekoniecznie. Monia oczywiście też sesja zdjęciowa, pierwsze wrażenia wizualne. Bardzo ładnie wygląda i zdrowo, w restauracji można zjeść zdrowo. Mam warzywka, mam ryż i sosik. Ale tu wcześniej oddzielnie mi parmezan przynieśli, więc jeszcze... Dla mnie to jest obowiązkowo. Ja uwielbiam, ja bym mógł sam parmezan jeść w ogóle. Stąd moje problemy z nadwagą. A jakby ktoś pytał, Lenna, Luna. Dobra, co jest dla mnie fajne? Kawałki boczku, właśnie widać, że nie skrojony w kostkę, a nie taki w paski gotowy z marketu. Bo zdarzyło mi się też taki dostać. Chyba w Zwolle byliśmy, też jadłem carbonara, nie wiem, czy pamiętasz kiedyś. To właśnie to był taki boczek, centralnie jak wiesz, w paskach cięty. Mechanicznie tutaj widać, że jest fajna kosteczka, dobra. A tak poza tym co? Spoko carbonara. Nie jest jakaś taka jak twoja z Kamilą, jak robiliście, ale... Jest 7 na 10 jak najbardziej. Jak twoje wrażenie pierwsze? Tutaj są oliwki, których nie lubię. Więc to jest jakby minus. W sumie nie doczytałaś, więc twój błąd? No nie doczytałam trochę jakby. Ale jak je spróbowałam, to w tym daniu mi naprawdę bardzo smakują. Ponieważ mnie to zaskoczyło. Monika jest trochę jak taki Maciej je, bo on nie lubi pieczarek, a czasem w niektórych daniach mówi, że lubi. Więc tutaj Monika się przekonała tak naprawdę, więc szacun. Tak, no to wszystko zależy. Ja nigdy nie dawałam oliwek, cokolwiek jak ja miałam gotować, nigdy nie dawałam oliwek. Ale tutaj akurat nie doczytałam, czy są oliwki, czy nie. I spróbowałam i mi w tym daniu smakują. To więc jest plus restauracji, że naprawdę bardzo dobrze gotują, dobrze przyprawione jest, skoro mi podchodzą te oliwki. Ogólnie najedzona? Tak, troszeczkę zostało, widzę. Ale tak akurat porcja była tak w sam raz, nie za duża, nie za mała, tak w sam raz. Okej. Ogólnie jak chodzi o mnie, takie zapychające jest to, fajnie, że była ta śmietana, ale ja się czuję tak pełny, że jak wrócę do pracy, powiedzą, że chyba z 5 kg mi przybyło. Ale jest pogoda taka spacerowa typowo, więc mam nadzieję, że to spalimy, nadrobimy. W sumie mamy tutaj Lunkę, więc spacer jak najbardziej wskazany. Zobaczcie, co jest zawsze w restauracjach. Dwa psa na wodę. No i my już jesteśmy na górze. Monia z Luną już się ogarniają, szykują.
No i co, jesteśmy w takim małym apartamencie, w sumie nie jest jakiś tam mega malutki. I tutaj co, mała sypialnia. Zobaczcie, są dziewczyny, Monia mała sypialnia, czy taka akurat? Akurat. No, Lunie też się podoba. Idziemy dalej, tutaj oczywiście bałagan, wózek, walizki i takie rzeczy. I zobaczcie, mniej więcej tak to wygląda. Tutaj taka mała kuchnia. I tutaj co, stolik, śniadanie będzie przyniesione jutro na godzinę 9. Mała kuchnia właśnie, czajniczek, jakiś zlew. Tradycyjnie, standardowo, lodóweczka. Telewizor, od razu salon. No i co jest fajne, jakaś kanapa, wiadomo. Poczęstunek mały, ciasteczko, merci. Zaraz Monia będzie próbowała, czy jest dobre. No i oczywiście kawka i to, co Monia lubi, herbaty. Duży, fajny wybór. Spoczko. W lodówce szału nie ma, jakieś tam mleczko, coś i tyle. No i czas zobaczyć, jak ciacho smakuje. Wygląda jak taki gotowiec trochę. Smakuje jak gotowiec. Co Monia myślisz? Smakuje jak gotowiec? Tak. Czyli takie 5 na 10? Jak ona smakuje? Ale jest dobry, to jest ten posmak taki piernikowy. Dziecko mi zabrało i próbuję. To jest pierwsze na jej. No i przyszło nasze śniadanko. Po jajeczku, tu mamy dżemik. Mamy masełko. To zaraz zobaczę, co to jest. Szyneczka, boczek, serek, trzy rodzaje sera. Bułeczki, pieczywko. Więc spoczko, tu są owoce, jeszcze jest sok. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Dobra, i próbujemy pierwszą sztukę. Bez porównania. Bardzo podobne trochę do naszych naleśników, tylko grubsze. I szczerze, gdybym mi to teraz postawił z Alberta, bym nie powiedział, że to jest to samo. Dużo lepsze. Heute